Jako zarząd województwa po, można powiedzieć, nie wiem czy już kilkumiesięcznych rozmowach i dyskusjach, przychyliliśmy się do innowatorskiego pomysłu konsolidacji zarządzania obu jednostek. Każdy ze szpitali jest oddzielnym bytem, natomiast my na wniosek stojących tu obok mnie menadżerów postanowiliśmy połączyć zarządzanie. Z dniem dzisiejszym pan Marek Staszewski został równocześnie prezesem Szpitala Wojewódzkiego, a równocześnie pełni funkcję dyrektora Opolskiego Centrum Onkologii. Natomiast dotychczasowa pani prezes, która przez 25 lat zarządzała Szpitalem Wojewódzkim, została dyrektorem do spraw innowacji, strategii i jakości w szpitalu, w którym dotychczas była prezesem, a równocześnie będzie pełniła taką funkcję w szpitalu onkologicznym. Tak, jesteśmy odważni, bo ani sytuacja nas do tego nie przymusza, bo obie jednostki są w dobrej sytuacji i finansowej, i są stabilne. Nie przymusza nas organ prowadzący. To my postanowiliśmy wykonać taki skok do przodu, żeby nie czekać na to, jak się sytuacja wokół jeszcze bardziej pogorszy. Wiemy o tym, że NFZ ma coraz mniej pieniędzy. Wiemy o zadłużeniu szpitali powiatowych, więc my musimy spróbować zjednoczyć siły. Również wobec pewnych deficytów, zasobów, po to, żeby je lepiej, bardziej racjonalnie wykorzystywać w obu szpitalach i dla dobra obu, pacjentów w obu szpitalach. Jeżeli byśmy nic nie zrobili, trwali na swoich stanowiskach, cieszyli się prezesowaniem, uśpili swoją czujność, to jest kwestia dosłownie kilku miesięcy, może roku i szpitale by się znalazły na równi pochyłej. To jest taka państwa profilaktyka jakby zabezpieczająca finanse dla pacjentów wspólnym zarządzaniem i jakie to ma bezpośrednie przełożenie na leczenie pacjentów? Ja może jednak rozpocznę od tego, że chciałbym Państwu zwrócić uwagę na rzecz następującą. Jedyną osobą, która traci stanowisko, jest dotychczasowa pani prezes. Przestaje być panią prezes. Będę to podkreślał, ponieważ chciałbym, żeby to było ponownie jasno wyrażone. My nie łączymy tych dwóch jednostek. Nikt nie myśli o tym, żeby zastępować w naszej jednostce coś, co funkcjonuje w Szpitalu Wojewódzkim, a nie odwrotnie. Podkreślam i podkreślałem to również na spotkaniach z zarządem województwa. Znamy z panią prezes, z panią dyrektor swoje wady i zalety. Chcielibyśmy się nawzajem wymienić rzeczą następującą, żeby moje wady zostały zastąpione zaletami pani dyrektor. Ich jest na pewno więcej, a tych kilka wad, które ma pani dyrektor, żeby zostały zastąpione zaletami i tych u mnie jest akurat zdecydowanie mniej niż u pani dyrektor. I na tym ma ta zmiana polegać. Jeżeli chodzi o pacjentów, to my już dzisiaj współpracujemy ze sobą, ponieważ nasze działalności są działalnościami uzupełniającymi się. My jako Opolska Onkologia potrzebujemy od Szpitala Wojewódzkiego wsparcia w zakresie tych dziedzin, w których Szpital Wojewódzki jest dobry, czyli na przykład wsparcia ze strony interny. My dzisiaj potrzebujemy wsparcia, a dzięki temu wsparciu nie musieliśmy na Opolskiej Onkologii budować oddziału intensywnej terapii, tylko współpraca z oddziałem intensywnej terapii Szpitala Wojewódzkiego pozwoliła nam na włączenie się w leczenie, koordynowane leczenie raka piersi i raka jelita grubego, bo tam warunkiem było posiadania w swoich strukturach oddziału intensywnej terapii. Ten oddział intensywnej terapii jest tutaj. Zostało to uznane jako warunek spełniający, więc ta współpraca z bardzo wysokiego poziomu musi się również, do tej współpracy musi dołączyć taka codzienna współpraca pomiędzy dwoma jednostkami i zdecydowanie łatwiej będzie to robić wtedy, gdy to zarządzanie będzie jednoosobowe,
funkcji dyrektor-prezes, a wieloosobowe, jeżeli chodzi o team zarządzający, bo być może państwo nie wiecie, ale dzięki temu, co się odbyło dzisiaj, w naszym zarządzie znajdzie się kwota ponad 400 milionów złotych. Zarządzanie szpitalem, który leczy, a jednocześnie wydatkowuje ponad 400 milionów złotych jednoosobowe, jest możliwe, bo pokazaliśmy, że jest możliwe, ale w naszym przekonaniu zdecydowanie lepsze będzie wtedy, gdy będzie takimi szpitalami zarządzał zespół ludzi. Ja ciągle to podkreślam, to jest tylko zmiana nazwy. Pani dyrektor, pani prezes zostaje panią dyrektor, ale dalej stanowimy team ludzi zarządzających tymi szpitalami.